Moje typowania były nieco inne, więc mogę powiedzieć, że trochę się czuję zawiedziona. Ja w kategorii publicysta typowałam Anne Applebaum. Przepraszam, Adama Michnika, może się na mnie nie obrazi. Ale tak mi się wydawało, że akurat ona w tej chwili wnosi coś bardzo istotnego do polskiej publicystyki. Jeżeli idzie o przedsiębiorców, też miałam innego kandydata, ale no, ja bardzo szanuję Wolę Demokracji, ponieważ właściwie wszyscy kandydaci byli bardzo dobrzy. A to, że w tej kategorii przedsiębiorca trzeba było wielu tur, żeby rozstrzygnąć, świadczy o tym, że rzeczywiście tutaj ta konkurencja jest duża i z roku na rok coraz większa. Każdy z nas ma ogląd innej sfery. Ja na przykład zawsze mam lepszy ogląd świata dziennikarskiego i niektóre wybory bywały dla mnie zaskakujące, już nie pamiętam w tej chwili, nie chcę wymieniać nazwisk. Zawsze jakieś zaskoczenie jest, bo wydaje się, że nie wiem, że akurat w tym roku ktoś był lepszy, czy jest jakiś całokształt. Także jak jest jakaś kontrowersja, to ja uważam, że w ogóle lepiej dla nagrody, dlatego że wszystkie kontrowersje jakby też są ważne, bo to znaczy, że nie wybieramy osób, które są chłodne i wszystkim obojętne, tylko raczej takie, które właśnie wnoszą coś ożywczego, powodują jakąś dyskusję, bo ja sobie wyobrażam, że dzisiaj wybranie politykiem Jacka Rostowskiego będzie budziło ogromne kontrowersje, prawda? Dlatego, bo jesteśmy świeżo po głosowaniach w sprawie OFE. Jest bardzo silny front przeciwko tym zmianom, ale jednocześnie musimy pamiętać, że był przez 6 lat ministrem finansów w jednym z najtrudniejszych okresów. Był być może najlepszym ministrem finansów w Polsce, więc też nie mogą nam jakieś bieżące wojny polityczne, które toczymy ciągle, przesłaniać dorobku bardzo wielu lat.